Może do mnie strzelać z krzaczków, niewykryty. To jest jego... Dzień dobry czołgiści i czołgistki! Ja jestem Multi i dziś czeka nas kolejne omówienie mini World of Tanks i tym razem będzie to gałąź do E50M. To oznacza, moi drodzy, że czekają nas bitewki na niemieckich wytrzymałych medach. Zapraszam was do oglądania. Na początek powiedzmy sobie, czym dzisiaj zagramy, więc czekają nas trzy starcia na przygotowanej już Panterze 2, na E50 i E50M. Czołgach do siebie zbliżonych, jeżeli popatrzymy sobie na ich największe atuty, to na pewno możemy tutaj mówić o bardzo skutecznych, celnych działach, do tego ogromnej wytrzymałości, ponieważ te pojazdy mają naprawdę bardzo dużo HP. No i do tego mamy jeszcze masę, którą w połączeniu z prędkością maksymalną możemy zabójczo wykorzystać do taranowania nawet po 800, po 1000, nawet po 1300. Wszystko jest kwestią tego, czy mamy osłonę przeciwodomkową i czy mamy perki pod taranowanie, bo to może drastycznie zwiększyć naszą skuteczność w tym stylu gry. Ale my dzisiaj nie będziemy tylko taranować, będziemy także po prostu strzelać. No i właśnie na początek Pantera 2, czyli 8. Pojazd, który niestety... zaczyna się bardzo, bardzo źle, dlatego że jeżeli zobaczycie sobie badanie modułów, to po zbadaniu, moi drodzy, wieżyczki, no niestety nie można założyć działa 88 mm, które po prostu wypadałoby mieć na tym tierze. Trzeba wcześniej zrobić gąski, więc po zrobieniu gąsek robimy działo 8,8, potem kolejne działo 8,8, które ma już 223 przebicia. Porównajcie sobie to z takim T4-4, tam to już w ogóle penetracji nie ma, tutaj jest naprawdę rewelacja. I to działo, zobaczcie, jest jeszcze dużo lepsze niż kiedyś, bo kiedyś miało alfę 240, po buffach jest 280, więc ogólnie, jeżeli ktoś pamięta starą Panterę 2, to z dzisiejszą nie ma porównania. Ta dzisiejsza jest 1000 razy lepsza, więc nie żyjcie przeszłością. Tyle chcę powiedzieć. Oprócz zrobienia oczywiście najlepszego działa, robimy jeszcze silniczek, bo silnik, zobaczcie, też daje sporo, 50 koni, no i radyjko to już jest opcjonalnie, ja na przykład zazwyczaj nie robię. Także tyle, moi drodzy, jeżeli chodzi o moduły, przechodzimy do wyposażenia i perków. Z wyposażenia idziemy w typowy standard, czyli wentylacja, stabilizator i dosyłacz. Druga opcja, która na pewno miałaby też sens, to jest turbo, stabilizator i dosyłacz bez wenty, ale jeżeli chcecie mieć maksymalną możliwość robienia uszkodzeń, mi na tym bardziej zależy akurat w tym czołgu, to po prostu ja gram z wentą. To już wiadomo, wszystko zależy od gracza. I teraz perki. Z perkami jest tak, że w porównaniu do większości medów, tutaj nie ma 3 załogantów, nie ma 4 załogantów, jest aż 5, więc rozdawanie perków jest no bardziej skomplikowane. U dowódcy dajemy 6 zmysł, braterstwo i naprawę na początek w konfiguracji 3-perkowej. U celowniczego naprawę, braterstwo i strzał z biodra. U kierowcy mechanika naprawa, braterstwo i gładka jazda. Idziemy w typową skuteczność. U radiooperatora naprawa, braterstwo i rozeznanie w sytuacji, czyli plus 3% do zasięgu widzenia przy wyszkoleniu na 100%. I ładowniczego naprawa, braterstwo i intuicja. Po co intuicja? Aby szybko zmienić pociski zwykłe na goldowe i goldowe na heki, gdy pod celownik wyskoczy nam jakiś delikatny skorpion albo grill. No i moi drodzy, tak naprawdę to jest chyba największa zaleta intuicji, ta możliwość adaptacji do każdej sytuacji, bo wiadomo, że i tak najlepiej byłoby mieć jeszcze 4 albo 5 perków, aby na przykład wstawić bezpieczne magazynowanie, bo pantery lubią dostawać po prostu w magazyn, ale no nie można mieć wszystkiego i mając po prostu wybór, no już wybrałem tą intuicję, ostatnio się do niej bardzo przyzwyczaiłem, więc tak po prostu jest mi wygodniej. No ale nie gadajmy już tyle o perkach, skupmy się teraz troszeczkę na tym, co tutaj mamy, czyli bitewka, no i sama Pantera 2, pojazd, który... może być właśnie kojarzony przez wielu graczy bardzo negatywnie, ale odkąd mamy to działo, to bardzo długie działo 88 mm, jedno z najdłuższych w całej grze, zobaczcie jak to wygląda, naprawdę gigantyczne jest, no to gra tym pojazdem bardzo się zmieniła na plus i naprawdę jest przyjemnie. Mogę otwarcie powiedzieć tutaj, że tak jak kiedyś odradzałem tą linię, mówiłem nie rób tego, idź w leopardy, tak teraz naprawdę mogę z radością powiedzieć, warto mieć tą linię na uwadze. Ale mimo tego, że działo jest celne, to jak widać idzie się czasami tutaj jakoś zrykosztować, czasami nie poleci i tak gdzie chcemy. Niby działo celne, ale niespodzianki się zdarzają. Zobaczymy jak będzie na dłuższą metę. Ten Liberty chyba przejeżdża i go tutaj na gęsi postawimy. Niestety nie weszło w gąskę, ale powiem wam jedno. To jest typowy ulaniec. To jest gościu, który ulał się i zapłaci za to całym swoim życiem. Dokładnie.
Jeżeli, moi drodzy, chodzi o Panterę 2, to z zalet, które wymieniłem na początku, mamy tutaj właśnie najwięcej życia na 8 tierze z medów. To jest bardzo istotne, naprawdę, no nie można o tym zapominać, że czołg ten naprawdę jest w stanie znieść tyle, co czołgi ciężkie, więc jest to super wiadomość, jeżeli ktoś boi się, że wiecie, dwa strzały i będzie lądował w garażu. Druga rzecz bardzo istotna w tym czołgu to to, że można grać na daleko. Nie trzeba grać na goldzie, nie trzeba się bać, że nie wiem, nie przebijesz, że nie wejdzie. Naprawdę można tutaj długo, długo grać na zwykłych, tylko naprawdę jak wyskoczy jakaś dziewiątka, dziesiątka, no to faktycznie trzeba pokombinować, ale tak to zwykłe mogą być standardem. To jest bardzo istotne, bo nie każdy ma kredyty, aby walić tylko full gold i takim te 4-4 bez golda to naprawdę jest ciężko, jak rzuci wysoko, a tutaj naprawdę idzie grać właśnie w ten sposób. Co jeszcze, moi drodzy? DPM. No ten pojazd ma taki DPM, że naprawdę może wygrać spokojnie walkę z większością medów. Taką 1 na 1. Ty strzelasz dwa razy, twój rywal strzela raz. I to też jest piękne. Więc te zalety tego czołgu naprawdę istnieją. Do tego jeszcze nawet to jeździ 55 na godzinę. Wiadomo, że no to nie jest prędkość taka regularna. To jest prędkość maksymalna, ale gdybyście ją osiągnęli, to naprawdę można tutaj pięknie taranować. I te heki, ja bym chciał je wykorzystać, moi drodzy. Ale wiecie co? Nie ma sensu. Wiecie dlaczego? Popatrzcie, co on zrobi. Bo, kurde, w sumie mogłem... Dobra, no nieważne. W sumie mogłem tego hajka załadować, ale bałem się, że AMX mi tutaj go też skończy. Tu była taka sytuacja, że mogło się to skończyć i tak szybkim zniszczeniem tego. W sumie myślałem też, że zabiorę mu to 200 HP z tarana, bo on widać, że chciał mnie taranować, no niestety taran aż tak dobrze nie wyszedł, ale i tak jest git. I tak jest bardzo, bardzo wesoło. Powiedziałem wam o zaletach. Co najbardziej mnie denerwuje w tym czołgu? No to już mówię. I to trzeba powiedzieć też otwarcie. Ja jestem z wami szczery, żeby to nie była tylko opinia pozytywna. Ten czołg naprawdę ma ciężkie życie, kiedy spotka takiego typowego meda premium typu Burask, Progetto. No bo musicie zrozumieć, wy zrobicie strzał za 280, Burask zrobi was ponad 700. Progetto ponad 700. A odbić, no raczej się nie odbije. Ten czołg nie jest aż tak twardy, żeby dużo dingać. Wieżyczka, no to jeszcze, ale zazwyczaj to wygląda właśnie tak, że po prostu pojazd ten, no w takiej walce z tymi OP medami, no nie ma szans. Po prostu, no nie jest w stanie z nimi rywalizować na takim poziomie, na jaki byśmy chyba chcieli wszyscy. No, jest fajny na tle drzewkowych, ale no w starciu z tymi OP, no to po prostu przegrywa. On mi tutaj nie zabierze 500 życia, nie ma szans, więc ja po prostu pójdę z nim na taką walkę. I zobaczcie, co zrobię. Zrobię coś takiego, że cyk. Taran. I dobicie. I 1000 IQ ruch. Przeżyłem, zabiłem. I 3600 damage'a. Elegancko, fantastycznie. Mamy to. Także Panterą 2 bitwa szybka, ale fajna, pokazująca DPM, pokazująca możliwość taranowania. O to mi chodziło. Udało się. I możemy przejść gładko do dziewiątki, czyli E50. Chyba najlepszej dziewiątki z medów. To jest po prostu genialna konstrukcja. Kto nie lubi E50, nie się lepiej, moi drodzy, z całym szacunkiem, ale puknie w głowę. Top damage się udało zrobić, więc elegancko. Chyba top damage. Chyba tak. Więc bez golda. Bez golda. Po co komu gold na tym czołgu? Tylko na dychy. Więc teraz dziewiąteczka. I coś z dziewiątką. Jeżeli chodzi o E50, no E50 to jest ulepszenie Pantery 2. Większa alfa, oprócz większej alfy, lepsza mobilność, lepszy pancerz. Wszystko jest lepsze. Czyli jak ktoś lubi Pantery 2, musi polubić E50. To po prostu jest wtedy obowiązek. Jedyna sytuacja, gdy nie lubisz E50, to jest sytuacja, gdy w ogóle ta linia jest nie dla ciebie, bo oczekujesz małego czołgu, niewidzialnego czołgu, no to tutaj tego nie ma, ale no mam nadzieję, że każdy robi tą linię świadomie, wiedząc, na co się pisze. Jeżeli chodzi o badanie modułów, tutaj jest tak jak na Panterze 2 do kitu z tym. Po zrobieniu działa 888, wieży nie założymy, trzeba robić gąski i po gąskach dopiero wieżyczka i działo 105 mm. Potem silniczek i radyjko, więc kolejność jeszcze gorsza niż na Panterze 2, no bo nawet wieży nie idzie na początku zrobić. Co do perków, perki są identyczne, tylko 3, bo nie chcę zajmować czasu wam perkami. Wyposażenie identyko i możemy wejść do bitwy.
Wylosowałem APN-sk, więc na pewno będzie spore jadka. Już teraz widzę, że są 10 tiery, więc szykuje nam się na pewno starcie wyrównane. Mamy IS-7 w drużynie przeciwnej, IS-7 w drużynie naszej, więc będzie też starcie ISEów. No i co, jeżeli chodzi o nasz plan, on może być tylko jeden na początek, oddać jakieś tutaj pechy na tory, na przejazd. Centurion 1 teoretycznie miękki, ale był w stanie zatrzymać nasz pocisk. Może druga próba będzie nieco lepsza. Jeszcze tutaj poczekajmy chwilę, on teraz jest ustawiony bokiem i moi drodzy, weszło. Tym razem nasze działo się nie pomyliło, ale tam jeszcze stoi Centurion AX, akurat jego. To bym się trochę obawiał, bo on penetracji ma sporo. Kiedy mówimy o E50, warto powiedzieć o tym, że pojazd ten ma tutaj dwa sensowne działa do używania. Działo, które jest właśnie z Pantery drugiej, czyli 88 długa. I jest także, moi drodzy, działo, którego ja używam, czyli ta 105. Ona ma mniejszy DPM, ale z drugiej strony, no, większy jest fear factor, ponieważ to jest w końcu 390 średnich uszkodzeń. No, kiedy ktoś strzela po 280, to jest oczywiście odczuwalne, no ale 390 bardziej przekonuje i sprawia, że ktoś trzęsie portkami. Druga jeszcze ważna rzecz jest taka, że w końcu coś weszło w tego Centuriona, bo on ma mnóstwo szczęścia, muszę wam powiedzieć. Druga rzecz jeszcze ważna tutaj odnotowanie, to jest kwestia wyposażenia. Jestem przekonany, że wielu z was po tym odcinku może powiedzieć: Multi, czemu ty używasz takiego zestawu? Przecież tutaj można grać z wzmocnieniem, można grać z turbo, a ty takie zestawy wozisz jakieś starodawne. To wynika z tego, że ja wiem, co na danej mapie może mieć większy sens. Na przykład wiem, że na mapie typu Ensk, to ja bym zamiast wentylacji wolał mieć wzmocnienie, bo mi tutaj się bardziej życie przyda. Ale ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy może mieć dwa zestawy, bo to tak naprawdę trzeba by mieć ulepszenia polowe na najwyższy poziom. A ja nie chcę pokazywać takiego pięknego scenariusza, kiedy wszystko już jest dostępne, gotowe, tylko wolę właśnie wam pokazać bitwę rykoszet od Centuriona, kiedy nie mam do wyboru takiego wyposażenia potężnego, tylko po prostu taki zwykły, najbardziej po prostu dostępny dla każdego. Więc to po prostu chcę wam wprost powiedzieć. Nie chciałem tutaj mieć takiego komfortowego czołgu, ale żeby była jasność, oczywiście mówię, ten zestaw z wentylacją, dosłaczem i stabilizatorem nie jest na każdą sytuację najlepszy. Zazwyczaj można byłoby go jeszcze troszeczkę bardziej tutaj podkręcić i na przykład to wzmocnienie. Robimy sobie damage, jest tego damage 2700, chyba będzie trójka za chwilkę. Ten Centurion ma ze mną też problemy, ja też mam z nim problemy. To jest w ogóle dziwne, że choć to jest działo bardzo fajne, to w tej bitwie trochę nam warzywi. To nie jest tak, że leci pięknie, idealnie tam, gdzie chcemy, tylko są problemy, są. Ale zobaczymy, może jeszcze będzie coś mojego w tej bitwie. Teraz weszło za 373. Szarfutur tutaj z lewej strony. Ktoś jest? Nie ma nikogo, okej. Gdzie mierzy IS-7? Nie mierzy we mnie, zobaczcie, nie mierzy. To jest nasza... Mierzy, ale pali się, dobra, jest fart. Mamy szczęście, Łukasza podpaliłem. Biedny Łukasz się musiał wnerwić niesamowicie. Intuicję załaduję, bo... Wykorzystuję intuicję, bo zobaczcie ten I7. On tutaj może nam za chwilę być frontem i wtedy penetracji może nam zabraknąć. 50 TP też się tutaj cały czas odsłania. I7, uwaga. Za zero tylko w gąskę. Kurde, no. Brakuje mi tego finisza, tego finishera. Może teraz. Dostał. Nie zdążył we mnie strzelić. No i to jest dobra wiadomość, bo by to kosztowało 500 życia. Jest 50 TP bokiem. Cofnij się, no nie bądź taki. Cofnij się i będzie fajnie. Dawaj, dziękuję. Dobra, mamy to. Z problemami, ale się udało. I teraz skracamy dystans. Jeszcze ty, dobra. Ale ładnie ten damage wpada. Na pewno E50... będzie bardziej przez was cenione niż Pantera 2 w tej linii. Tak, powiedziałem wam wiele dobrego o Panterze 2, że to ma fajne. Wydaje mi się, że E50 jeszcze jest takim po prostu ulepszeniem tego wszystkiego i jeśli komuś właśnie podobała się spora liczba HP na medzie, tutaj też HP jest sporo, to jeszcze do tego E50 więcej dinga niż Pantera 2, na pewno proporcjonalnie więcej. No i też ma większą prędkość maksymalną, lepszą możliwość taranowania, więc no po prostu moja opinia może być tylko jedna. Ten czołg raczej wam się bardzo, bardzo spodoba. Naprawdę, no nie wiem, co by się musiało stać, aby ktoś E50 nie polubił. No i mamy już
drugie zniszczenie, lecimy po te niedobitki, bo to są już resztki, ta bitwa jest po prostu wygrana z łatwością, a my naprawdę fajną drużynę, ale trzeba powiedzieć sobie wprost, troszeczkę w tej bitwie skuteczność nawala, to nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ja jestem taki słaby, czy coś się zepsuło dzisiaj, to działo mnie, ale no, skuteczność mógłbym poprawić, to jestem tego w pełni świadomy, że tutaj coś się schrzaniło. W ruchu weszło, w ruchu wchodzi, ale już nie w ruchu, to nie chcę, tak? Jest ten UDES, dobra, i STRV, który siedzi w krzakach, pewnie tutaj, w tych krzakach, o tak, dokładnie. Kampił, kisił się. Dobra, nie strzelałem nawet, bo chciałem trafić go w garnek, ale nie mogłem znaleźć garnka. Szukałem, ale garnek jakoś nie chciał mi wejść tutaj w celownik. Więc 5700, 3 zniszczenia, 15-5, szybka bitwa, mamy triumf. W E50 bardzo dobrym pomysłem jest robienie sidescrapa, więc gdyby ktoś z Was umiał robić sidescrapa, to na pewno w tym czołgu jest to dobry pomysł. Te boki tutaj mają świetny kąt i pozwalają naprawdę dobrze się kątować, zbierać za zero na gąski. Otrzymaliśmy odznakę mistrzowską za 5700 damage'a. 3 fragi to już jest na pewno fajna rzecz w tym odcinku, że coś się nam udaje. I możemy przejść do E50, które jako że jest dziesiątką i zakończeniem linii, to będzie przeze mnie omówione z ulepszeniami polowymi i modyfikacjami, więc od tego tematu zacznijmy, zobaczmy bonusy stałe. Mamy tutaj plus 3% do mocy silnika, plus 2% do punktów HP, to na pewno się bardzo przyda. Mamy teraz, żeby Wam nie skłamać, 2140, ale to też wzięło się z tego, że mamy jeszcze zaawansowane wzmocnienie wytrzymałości. To daje nam kolejne 2% razem 4 bonusowe. Jakby było mało, mamy jeszcze wzmocnione łączenia, tuning turbosprężarki, ulepszony celownik i miejsca montażowe ze stopów lekkich, więc to są wszystkie modyfikacje, które tutaj założyłem. Długo czekamy na bitwę, więc odezwę się do Was, jak wrzuci mapkę. Trzymajcie mnie, bo po prostu zaraz nie wytrzymię. Tyle, ile już mam prób wykonanych, aby zagrać jakąś sensowną bitwę, to po prostu bania mała. No po prostu takie do dupy są bitwy, takie jednostronne starcie, że człowieku, no nie ma opcji, aby cokolwiek ustrzelić. Jeszcze do tego jest godzina 5-6 rano i non-stop rzuca po 3 arty. Teraz w końcu widzę bitwę bez art, więc mam nadzieję, że może w końcu teraz będzie jakieś przebudzenie i coś w końcu będzie dane mi tutaj nagrać. Powtarzam się, ale powiem to jeszcze raz, bo tego nie usłyszeliście. Dla mnie E50M to jest taka dyszka 7/10. Tak jak jeszcze linię oceniam na 8/10, tak, no tą dyszkę naprawdę oceniam wysoko, ale nie najwyżej, bo po prostu jest tutaj parę niedoskonałości. Powiem Wam dlaczego 7, a nie na 10, a nie 10/10 na przykład. Po pierwsze, trzeba podkreślić, że E50M ma troszeczkę DPM niepasujący do dzisiejszych warunków. Jednak dobrze byłoby, gdyby ten pojazd miał trochę krótsze przodowanie. On nie bije za nie wiadomo ile, nie bije za 440, a jednak przy alfie 390 ten DPM no nie jest konkurencyjny w stosunku do reszty medu, więc to jest pierwszy powód. Drugi powód, związany jeszcze z działem, to jest, moi drodzy, kwestia po prostu opuszczenia armaty. Pewnym standardem obecnie w świecie WOTA jest 10 stopni. Tutaj opuszczenie armaty wynosi 8 stopni, więc jest to też pewien no, problemik. Może nie gigantyczny, ale jednak ma to znaczenie. No i z aspektów związanych z ciałem to są chyba główne kwestie. Co jeszcze tutaj jest troszeczkę niepasującego? Na pewno trzeba pamiętać o tym, że ten pojazd ma fatalne camo. Po prostu świeci się z daleka, bardzo łatwo go wykryć. Nie można polegać tutaj na pancerzu wieży w takim stopniu, jakbyśmy chcieli. I na pewno wolałbym wychylać się 430 po nerfie niż tą konstrukcją, więc to jest jednak istotne. No i w związku z tym wszystkim wydaje mi się, że lepiej 50M zawsze na początku troszeczkę posnajpić, tak wiecie, próbować grać na odległość, a potem, kiedy bitewka się już tak no troszeczkę rozkręci, ewentualnie jakoś skracać dystans. Wydaje mi się, że taka decyzja będzie zawsze lepsza w skutkach, więc dlatego też początek jest taki spokojny u mnie teraz. Ja próbuję zrobić jakieś takie pechy w czołgi, które dojeżdżają do miasta, a potem ja już skrócę odległość, bo no pewnie uznam, że jest to już właściwy moment, ale póki co właśnie cały czas raczej trzymam odległość. Ten bobek mnie interesuje, bo on tutaj tak się no pokazuje nawet, że powinno być co jakiś czas bicie. Jeszcze jedna rzecz. Pomyślałem sobie, że wielu z Was może mieć taki dylemat
co kurde robić ze swoim życiem. Czy iść w Leoparda, czy właśnie w E50M. Więc tutaj chcę powiedzieć, że nie powinniście do końca porównywać tych dwóch czołgów. Jeżeli porównujecie, no to trochę błąd, bo to są jednak dwa różne czołgi. E50M powinno się robić bardziej, kiedy chce się właśnie postawić na pewną wytrzymałość. Leopard to jest taki czołg, że go dotkniesz i się rozlatuje. Ten czołg jest no zupełnie inny. Można nim właśnie podjechać na blisko i się tak nie bać. Więc moim prywatnym zdaniem, no jednak no jest to trochę co innego i ja z tych dwóch na pewno wolę Leoparda, to muszę powiedzieć oficjalnie, ja Leoparda wolę, ale nie mam nic przeciwko właśnie 50M, też jest dla mnie to bardzo dobry czołg, dobra decyzja, jeśli ktoś go sobie chce wbijać. Ale może niekoniecznie jako pierwsza dycha, bardziej jako trzecia, czwarta, wydaje mi się, że to byłby lepszy ruch. Raczej polecałbym się wstrzymać z tym czołgiem, jeśli to ma być wasza pierwsza dziesiątka średnia. Jest 4-6, jak ja tą bitwę przegram, ja oficjalnie będę po prostu Darujapę. Nie wyrobię, no po prostu, no nie wyrobię, jeżeli to będzie przegrane. Panowie, ja mówię oficjalnie, to ma być win. To ma być win. Mnie to nie interesuje, jak wy to zrobicie. Ma to być po prostu zwycięstwo. Ja innego wyniku nie akceptuję. Ja po prostu już mam dość. Proszę się postarać, proszę się skoncentrować. I ja we wszystkich tutaj wierzę, kibicuję bardzo mocno, że damy radę, damy radę. Polacy do boju, Polacy do boju. STRV zbiera pięknie w piernicz. On tutaj goni nam Sheridana, ja go tutaj... sytuacji. Co ja zrobiłem? Jak ja nie trafiłem? To był tak prosty strzał. Dobra, zdjąłem gąskę. Nice, udało się. Ale jak ja nie trafiłem, człowieku? Ja teraz się zastanawiam, do teraz naprawdę się zastanawiam, jak to mogło nie wejść. Co za wstyd. Ej, wysadzę go. Dobra, nieważne. Ale, no tak jakby wysadzenie wsiadło, to bym nie narzekał. Przydałoby się właśnie wysadzenie teraz, bo ten strzał 21B ma naprawdę mocną pozycję. Pojawiają się problemy, ponieważ mój Leopard jest teraz atakowany przez dwóch graczy, przez STRV-a. Wiem, że kran tutaj jeszcze się pojawia. Kurde! Dobra, nie trafił. Ja bardzo muszę teraz liczyć na sojuszników, powiem wam, bo teraz jest taki moment, że albo mnie sojusznicy uratują, albo mamy GG. Kran Wagn już ładuje, już pocisku więcej nie ma na pewno, więc teraz muszę go koniecznie skończyć, póki jeszcze... właśnie jest poza walką. Dobra, dostał, jest na hita. Błagam, pomóżcie mi panowie, ja wierzę w was, ale musicie mi pomóc. Zostawicie mnie samego, ja jestem trupem. Ja sam nie dam rady. Mamy intuicję. O, dobra, ogarnęli sobie krana. 121. Dawaj. Ale zmieściłem ten pocisk, pięknie weszło. To się w końcu coś nam udało. Plecy, mam plecy. Panowie, pomocy. Nie udało mi się. OS, jeszcze od frontu. Kurde, no. No i to jest ten problem, no już. Biją mnie z każdej manki. Ja już nie wiem, gdzie mam się chować. A trzeba jechać na dekapa. 121. Chyba strzelił, czekajcie. Powierzę, go spróbuję. Dostał. Udało się zmieścić pocisk. Co z plecami? Nie wiem, czy mam plecy czyste. No, niby w teorii tak. Ale potrzebny jest dekap, kurde, bo jest 50 sekund, panowie. Czy my tutaj damy radę jakoś to ogarnąć? Ja powiem tak. Ja mam to w dupie. Nieważne. Jadę na dekapa. Błagam, żeby tylko ten STRV nie snajpił. Ja tylko mam nadzieję, że on nie snajpi. Ja mam nadzieję, że on jakoś źle stoi i on nie będzie widział mnie, a ja muszę po prostu... Kurde, Eber mnie chyba spotnął. Coś mi się wydaje, że Eber mnie spotnął, tak? 20 sekund, musi być dekap. 15 sekund, jak on stoi, on za budynkiem raczej stoi. 10 sekund, cały czas do mnie strzela, ja jestem pod spotem. Kurde, nie, nie przebito osłony, ale za późno. Popłaczę się. Jakbym miał więcej życia, to bym tak się nie bał. Nie mogłem działa opuścić. Powiedziałem wam o tym na początku odcinka, że jakby to było 10 stopni, to może zabrakło tej depresji. Kurde, jeszcze się uderzyłem. O Boże.
Ale mi szkoda tej bitwy. Musiałem uznać wyższość Tedeka. Jakbym wtedy nie dostał tego 121, co nie, to bym miał zapas życia, aby porządnie wyjechać, skupić, przymierzyć. A w momencie, w którym ja byłem na hita, ja się bałem wyjechać, tak wiecie, na YOLO. No i ten sterfał był jeszcze wcelowany we mnie i tak miałem szczęście, że mnie nie przebił, ale... Kurde, no szkoda, tak mało zabrakło, no nic, no trudno. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o prezentację tej linii. Mój komentarz może być tylko jeden. Ja oczywiście linię do E50M polecam, ale no wiadomo, są lepsze, jak na przykład do chińskiego 121. Czekam na wasze komentarze, jak wy oceniacie tą linię. Zachęcam do zostawienia oczywiście lajka w górę, kciuka w górę. Subskrybujcie kanał i do zobaczenia. Piąteczka. Pa, pa.